Siemaneczko, witam Was serdecznie, kociaki. Od czasu mojego ostatniego filmu o sposobie zorganizowania wyjazdu na Zanzibar na własną rękę minęło już tak długo, że informacje w nim zawarte są już delikatnie mówiąc nieaktualne. Zmieniło się lotnisko i przede wszystkim ceny wycieczek na wyspie. Inflacja nie dotknęła tylko krajów Europy, ale również dotarła na Zanzibar. Z tym, że tutaj na nią znaczący wpływ ma raczej szybki rozwój Zanzibaru jako główny predyktor wzrostu cen. Na podstawie moich podróży na Zanzibar stworzyłem ponad 20 filmów, w których możecie się zapoznać z relacjami wszystkich wycieczek dostępnych na wyspie, obejmujących najlepsze atrakcje wyspy, czyli Prison Island, farmę przypraw Yosemite Forest, wizytę w Stone Town śladami niewolników, restaurację The Rock, wyspę Nębę czy Safari Blue oraz farmę żółwi w Nungwi. Do wszystkich tych filmów, które wręcz kipią informacjami praktycznymi, jak zorganizować sobie zwiedzanie za 50% ceny, linki znajdziesz w opisie do tego filmu, a link do playlisty w prawym górnym rogu ekranu. Nie będę już dublował wszystkich informacji z mojego poprzedniego filmu, opowiem tylko na pytania, na które codziennie generalnie odpowiadam Wam na Messengerze i na WhatsAppie. Numer 1, czyli od czego zacząć planowanie podróży na Zanzibar? Jak dla mnie jedynym rozsądnym sposobem jest na początku podzielenie swojego pobytu na 2 lub 3 miejsca noclegowe. Koniecznym must have jest zamieszkanie w Nungwi po stronie zachodniej. To jedno z niewielu miejsc na Zanzibarze z dostępem do plaży, która oferuje możliwość pływania przez cały dzień. Odpływy są, ale nie ograniczają one możliwości pływania. To jest tak trochę jakby ich nie było. A do tego codziennie w ofercie mamy cudowny zachód słońca oraz wieczorną imprezę na plaży. Dodatkowo w odległości krótkiego spaceru możemy skorzystać z atrakcji, jaką jest pływanie z żółwiami morskimi w sanktuarium, w którym chore i ranne żółwie przychodzą rekonwalescencję przed powrotem do oceanu. Info, jak tam trafić, znajdziesz w filmie, do którego link znajdziesz za chwilę w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie do tego filmu. Idziemy dalej. Numer 2, czyli wybór odpowiedniego przewodnika, który zapewni nam zwiedzanie wszystkich atrakcji. Dzień Zanzibar jest już mocno skomercjalizowany i większość polskojęzycznych przewodników i biur podróży ma konkretne plany zwiedzania i często niechętnie chcą je zmieniać, dopasowując się do Twoich potrzeb. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to nie wahaj się znaleźć przewodnika swojej podróży na miejscu. Wszak zawsze lepiej wspierać lokalsów niż biura podróży lub chłopców, którzy chwytają wszystkich na grupie Facebooka, krojąc przy okazji Was na kasę niemiłosiernie. Wspieraj lokalsów, którzy chcą zarobić trochę grosza dla swojej rodziny i pamiętaj, że na plaży zawsze utargujesz znacznie lepszą cenę, często nawet 50% taniej niż przez internet. Nie bój się na miejscu korzystać z WhatsAppa i negocjować nawet z kilkoma osobami naraz. W końcu o to chodzi na Zanzibarze. Im lepszy jesteś negocjatorem, tym większy szacun zdobędziesz w oczach miejscowych. Nadmienię do tego, że świadome podróżowanie poniekąd obliguje nas, by zostawić coś lokalnej społeczności na wyspie, a nie polskiemu tour operatorowi. Jeśli szukasz cen z 2023 roku na Zanzibarze, znajdź film Ile kosztuje Zanzibar na moim kanale. I numer 3. Czyli celuj zwiedzanie bez bezsensownego przemieszczania się. Więc jeśli pierwsze kilka dni spędzisz w Nungwi, to niepotrzebnie nie planuj wtedy wycieczki na przykład do Yosemite Forest lub na farmę przypraw, bo to tylko zbędny koszt. Sam przejazd z Nungwi do Stone Town to koszt około $40, więc jeśli planujesz pobyt na przykład w Matemwe, ja polecam Ci hotel na przykład Zanzibar Queen, którym kilka razy byłem, a którego recenzję wideo znajdziesz w playliście i w opisie do tego filmu. To zdecydowanie będziesz miał bliżej do farmy przypraw i do Stone Town. Podobne atrakcje w południowej części wyspy zrealizujesz nocując w Paje czy Yambiani. Czytaj Yosemite Forest i The Rock Restaurant czy Safari Blue. Numer 4. Stone Town. To nie jest miejsce tylko na wycieczkę. Zaufaj mi.
choć początkowo tak myślałem. Stąd tam jest magiczne, tętni życiem nocnym. Nie bój się pójść w miasto sam lub z napotkanym lokalnym samozwańczym przewodnikiem, który często prowadzi cię po mieście za obiad w Lukman oraz za zakupy z u zaprzyjaźnionego sprzedawcy na bazarze. Stąd tam to jest na perełka na mapie świata i uwierz mi, najmniejszą jego atrakcją jest Muzeum Freddiego Mercurego. Cytadela czy House of Wonders po prostu wyrwie cię z butów, a lokalny nocny Forodani Market wyniesie twoje podniebienie w kosmos pod warunkiem, no, że się nie zatrujesz oczywiście. Z tych powodów pamiętaj, żeby na dzień przed wylotem zarezerwować minimum jeden nocleg w Stone Town. Nie wiesz gdzie? Ja proponuję stary hotel Tembo. Dlaczego stary? Bo to najstarszy butikowy hotel na Zanzibarze, a w zasadzie to on zupełnie dobrze wygląda. Położony jest nad samym morzem, w samym sercu starego miasta. Link do relacji z tego hotelu znajdziesz w opisie do tego filmu. Spod tego hotelu wypływają rano łodzie na Prison Island. Koszt wynajmu łodzi na plaży za 3-4 godzinną wycieczkę to około $30. Bezpośrednio u sternika, bez pośredników. Jeśli chcesz popłynąć dodatkowo na Sandbank, to nie ma problemu. Za kilka dodatkowych USD twój kapitan zabierze cię tam w cenie. Numer 5. Nie samymi atrakcjami żyje Zanzibar. Generalnie o co chodzi? No spróbuj poczuć lokalny styl życia na wyspie. Pamiętaj, że poświęcając czas na dyskusję z Zanzibarczykami i nie uciekając przed Masajami, często, może i nachalnymi, którzy mają wiele do powiedzenia, jednak i do zaoferowania, więc nie tylko kolejną fotkę do waszego albumu. Numer 6. Na Zanzibarze około połowa ludności stanowią muzułmanie, którzy wyznają ibadyzm, który jest odłamem religii, który zabrania używania przemocy zarówno w życiu prywatnym, jak i do celów religijnych, więc śmiało możesz poczuć się bezpiecznie w kontaktach z Zanzibarczykami. Dlatego o tym mówię, żebyś spokojnie mógł wyjść do ludzi i spokojnie rozmawiać, nie martwiąc się, że może stać się jakaś krzywda. Lecz pamiętaj, że publiczne okazywanie wrogości dla miejscowych może nie być dobrym rozwiązaniem. Jeśli potrzebujesz kontaktów na wyspie do lokalnych przewodników, którzy pomogą ci zorganizować trip od A do Z z przekonaniem, że wspierasz lokalnego Zanzibarczyka, napisz do mnie na priv. Mam kontakty do osób, które ogarnią ci trip po całej wyspie lub wybierzesz sobie tylko wycieczki, które ci pasują. Do tego Stone Town mam fajnego misia, którego możesz poznać w moim filmie Stone Town na własną rękę, a do którego link znajdziesz w opisie. Zorganizuję ci przejście po mieście w dzień lub w nocy, zabierze cię do ekskluzywnej restauracji lub jak wolisz do typowo zanzibarskiej knajpki, gdzie poznasz trochę więcej klimatu Stone Town. Powołując się na mnie, możesz liczyć na 10% rabatu na ich usługi, a w razie kłopotu pisz do mnie, chętnie ci pomogę. Numer 8. Na Zanzibarze mieszkają również ludzie z Tanzanii, którzy przyjechali tutaj szukając lepszego życia dzięki pieniądzom zarobionym na turystach. Chyba skądś to znam, sam kiedyś wyjeżdżałem za granicę pracując na budowie w poszukiwaniu lepszego życia. Jak w takim razie rozpoznać Tanzańczyka od Zanzibarczyka? Bardzo prosto, Tanzańczyk będzie chciał ci sprzedać wycieczkę lub swoje towary za wszelką cenę. Za to Zanzibarczyka poznasz po tym, że będzie go interesowała głównie rozmowa z tobą, interakcja oraz opowiadanie zabawnych historii o Zanzibarze, a będzie go to bardziej kręciło niż ubijanie biznesu z tobą. Numer 9. Od czasu do czasu pytacie również o coś ekstra na Zanzibarze, o coś premium. Zanzibar sam w sobie jest obecnie cudownym miejscem i ciężko o coś ekstra na wyspie. Przechodzi mi tylko jedno miejsce do głowy. Obiekt, w którym nazywa się Tiki Tam Palms. To hotel położony na wschodnim wybrzeżu, na południowym krańcu Kiwęgwa, prowadzony przez polskie małżeństwo w totalnie odjechanym stylu. Szczególną uwagę zwraca kameralność tego miejsca i obecność Masajów, którzy zajmują się tym obiektem. Co jest takiego fajnego? To, że posiada tylko 6 pokoi, więc można się poczuć totalnie kameralnie, a wieczorem na przykład na kolacji kucharz gotuje specjalnie dedykowane dania dla Was.
Nie ma tam karty. Po prostu wy decydujecie, co ma zrobić z tego, co przygotował na wieczór. Recenzję do tego miejsca znajdziesz również w opisie do tego filmu, a jeśli potrzebujesz dobrej ceny na ten ośrodek, napisz do mnie. Coś spróbujemy ogarnąć. Idziemy dalej. Jeśli nie lubisz tracić czasu na szukanie i kombinowanie, zaglądnij do playlisty, do której link znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu i w opisie do tego filmu. Znajdziesz tam blisko 17 godzin filmu, które będą twoim drogowskazem po Zanzibarze. Od pamiątek, przez napiwki i czy w jakiej wysokości je zostawiać, poprzez kompletny plan podróży, aż do historycznych informacji, czy Zanzibar to rzeczywiście raj, czy może piekło. Kończąc na filmach, które opowiadają ciekawe anegdoty opisujące na przykład, czemu Zanzibarczycy nie mają lodówek i nie jedzą nieświeżego jedzenia, oraz dlaczego Zanzibarczycy mają czas, a my, Europejczycy, mamy zegarki. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, odwiedź nasz profil na Patronite. Nie wiesz, co to Patronite? Patronite to platforma do wspierania młodych twórców, takich jak my. Każda złotówka przekazana zostanie wykorzystana na wsparcie naszego kanału, tak abyście w przyszłości mogli dostać plany podróży w lepszej jakości. A dla wyjątkowych patronów mamy specjalne gifty w postaci naszych kubków z logiem Wypad z kraju do raju oraz zestawów premium. Sprawdź to. I już ostatnia prośba do Was. Nie pytajcie mnie proszę więcej o Hotel Rio, bo według mnie to miejsce nie ma nic wspólnego z Zanzibarem. Wygląda jakby ktoś na cudowną wyspę zrzucił betonowego kloca. Zanzibar to ludzie, Zanzibar to kultura i po trzecie Zanzibar to styl życia. Więcej informacji o Zanzibarze znajdziesz na www.wypadzkrajudoraju.com w zakładce Nasze podróże. Daj znać w komentarzu, gdzie chciałbyś, żebyśmy się wybrali w przyszłości. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Ciao, hej!